Witam po świątecznej przerwie, już trochę zmęczonych izolacją, ale zdaje się, że jeszcze sobie w tej izolacji posiedzimy. Skąd inąd, jak dziwnie jest słyszeć od uczniów, czy czytać, ja chcę do szkoły. No, za jakiś czas pewnie do szkoły wrócimy. Dzisiaj po przerwie zapraszam na kolejne zajęcia. Tym razem chodzi o tak zwaną jesień ludów, czyli o to, co działo się w państwach byłego bloku wschodniego po roku 1989. Pewne rzeczy już sobie powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy sobie o tym, że w 1985 doszedł do władzy w Związku Radzieckim Gorbaczow i stwierdził, że gospodarka Związku Radzieckiego przygniatana przez gigantyczny przemysł zbrojeniowy po prostu się zapada, ulega kolapsowi. Powiedzieliśmy sobie o tym, co się działo w Niemczech w 90 roku, o 89, zburzeniu muru berlińskiego, o potem o zjednoczeniu Niemiec. Powiedzieliśmy sobie, jak krwawe były konsekwencje rozpadu Jugosławii. Na mapce widzą państwo zaznaczone wszystkie państwa, w których Związek Radziecki miał mniejsze czy większe wpływy. Oczywiście chodzi o Polskę, oczywiście chodzi, idąc tak od północy, o Niemiecką Republikę Demokratyczną, nieistniejące już państwo czechosłowackie, dzisiaj osobne Czechy i Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, a także w pewnym stopniu Jugosławia oraz Albania. Z Albanią historia jest zupełnie odrębna. Albania, rządzona przez Envera Hoxhę, oddzieliła się, zerwała związki ze Związkiem Radzieckim po 1956 roku, a to dlatego, że Związek Radziecki odszedł od stalinizmu, my byśmy powiedzieli na szczęście, natomiast z punktu widzenia albańskiego przywódcy było to zerwanie z prawdziwym komunizmem. Albania prowadziła samodzielną politykę, oczywiście kosztem własnego społeczeństwa. Przypatrzmy się, jak przebiegały wydarzenia w 1989 w tych krajach. Nie wymieniliśmy tutaj Litwy, Łotwy czy Estonii, bo też nie były to kraje niepodległe. Zostały przecież w 1940 roku włączone do Związku Radzieckiego na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, na mocy podziału Europy między hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Radziecki. W 50. rocznicę podpisania tego paktu, 23 sierpnia 1989 roku, doszło do olbrzymiej, jak na Związek Radziecki, niezwykłej manifestacji tak zwanego żywego łańcucha. Mieszkańcy Litwy, Łotwy i Estonii wzięli się za ręce i utworzyli łańcuch sięgający przez te trzy kraje, złożony z kilku milionów ludzi ze znacznej części populacji tych krajów, jako manifestację chęci utrzymania niepodległości. Nie spotkały ich za to represje, co w Związku Radzieckim było czymś wyjątkowym. Kraje te w 1991 roku ogłosiły niepodległość i nie przystąpiły do żadnych struktur tworzących się w miejsce Związku Radzieckiego, jak to pod koniec zajęć będziemy o tym mówić. Na wzór Polski rozegrano wydarzenia na Węgrzech oraz w Bułgarii. W jednym i drugim kraju istniała zorganizowana mniej czy bardziej silna opozycja. Przystąpiła ona do rozmów z rządem, do czegoś w rodzaju rozmów okrągłego stołu, co w wyniku doprowadziło do zmian w konstytucji i wolnych wyborów. Wcześniej na Węgrzech, w październiku 1989 roku, w Bułgarii nieco później, bo dopiero w grudniu. O sytuacji w NRD, o sytuacji w Niemczech Wschodnich mówiliśmy. W listopadzie runął mur berliński, a kraje połączyły się, NRD i NRF, w jedno państwo w 1990. W Czechosłowacji. W Czechosłowacji wszystko przebiega tak łagodnie. Mówi się o aksamitnej rewolucji. Bez konfliktów, bez napięć doszło do zmiany ustroju, przeprowadzono wybory prezydenckie, a prezydentem został dramaturg, filozof, literat, przyjaciel Polaków skądinąd, Václav Havel. Czym się różniły wydarzenia w Czechosłowacji od wydarzeń we wszystkich innych krajach?
podawano jeden bardzo znamienny szczegół, bardzo mi się podoba to porównanie. Havel wygłaszał jedno z pierwszych przemówień jeszcze podczas manifestacji w parku pod Hradczanami. Wygłaszał to przemówienie z ławki ogrodowej, przy czym zanim wszedł na ławkę, najpierw położył na nią gazetę. W Polsce czy w żadnym innym kraju coś takiego chyba nie byłoby do pomyślenia. Ze wszystkich krajów bloku wschodniego najbardziej dramatycznie wydarzenia 1989 roku przebiegały w Rumunii. W Rumunii terror władz był bodajże najsilniejszy, najsilniej też doszło do rewolucji. W Boże Narodzenie 1989 roku doszło do regularnych walk ulicznych w Bukareszcie. Nicolae Ceaușescu, dyktator Rumunii, próbował ucieczki, został schwytany i niemal natychmiast rozstrzelany po parodii procesu. Wszystkie te wydarzenia na bieżąco relacjonowała nam telewizja. To dla nas, Polaków, był także szok kulturowy, bo była to pierwsza tak dramatyczna relacja telewizyjna z tak krwawych wydarzeń. Telewizja propagandowa, telewizja PRL-u przyzwyczaiła nas do nieco innego traktowania zdarzeń. Spójrzmy na kolejną mapę. To mapa Związku Radzieckiego jeszcze sprzed podziału, jeszcze sprzed 91 roku. Rosyjska Republika Socjalistyczna jest oczywiście największa, otaczają ją jednak inne. Na zachodzie, od Litwy, Łotwy, Estonii aż po Ukrainę i na południu, na Kaukazie i między Morzem Kaspijskim a Chinami. Przypominam, Gorbaczow sprawował władzę od 1985, ale nacisk klęski gospodarczej, załamania się gospodarki Związku Radzieckiego był coraz bardziej dotkliwy. Nie mogły tego rekompensować sukcesy w polityce zagranicznej. W 1979 roku Związek Radziecki zaatakował Afganistan, narzucając tamtejszemu krajowi wybraną przez siebie władzę. Walki w Afganistanie im dłużej trwały, tym bardziej okazywało się, że w Afganistanie wygrać w ogóle nie można. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, Afganistan próbował podbić Aleksander Wielki, wcześniej Persowie, później próbowali to zrobić Tatarzy, potem próbowali Brytyjczycy, próbowali Rosjanie, potem znowu Związek Radziecki w latach 79-89, ostatnio próbowali to zrobić Amerykanie, za każdym razem skutek jest ten sam. Afganistanu podbić się po prostu nie da. Zrobimy o tym kolejne zajęcia, bo jest to historia tragiczna i dla świata ważna. Także i Związek Radziecki musiał uznać swoją porażkę, musiał wycofać się z Afganistanu, co raczej nie przysporzyło Gorbaczowowi zwolenników. Kryzys gospodarczy i polityczny w Rosji narastał. Niejasna była sytuacja niektórych republik Związku Radzieckiego, które planowały ogłoszenie niepodległości. Kiedy Gorbaczow przebywał na Krymie w sierpniu 91 roku, doszło do próby przejęcia władzy przez twardogłowych komunistów kierowanych przez wiceprezydenta Związku Radzieckiego Gennadija Janajewa. Wojsko wyprowadzone na ulicę przeszło jednak na stronę Gorbaczowa, na stronę demokracji, po której to stronie przywódcą okazał się prezydent Republiki Rosyjskiej Borys Jelcyn. Gmach parlamentu przekształcono w twierdzę, próba jej zdobycia przez wojsko skończyła się porażką, choć zginęło 5 obrońców barykad. W końcu żołnierze przeszli na stronę obrońców, pucz się załamał. Gorbaczow wrócił do Moskwy, tyle że jego autorytet legł w gruzach. W tym samym czasie, podczas trwania puczu, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina i Białoruś, wszystkie republiki na zachodzie Związku Radzieckiego, ogłosiły niepodległość. Gorbaczow faktycznie stracił władzę. Podsumowaniem tych wydarzeń stał się tak zwany Układ Białowieski, zawarty w grudniu 91 roku pomiędzy Rosją, Ukrainą i Białorusią.
trzech prezydentów zebranych w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej podpisało porozumienie z jednej strony uznające niepodległość ich państw, z drugiej strony powołujące nową organizację, coś co miało Związek Radziecki zastąpić. To coś istnieje do dzisiaj, choć mało kto o tym słyszał, bo medialne zbyt nie jest, a nazywa się Wspólnotą Niepodległych Państw. Flagę tejże wspólnoty mają państwo na ekranie. Wspólnota Niepodległych Państw miała kontynuować ich współpracę polityczną i gospodarczą po likwidacji Związku Radzieckiego. Faktycznie okazało się, że współpraca ta nie jest taka prosta. Do wspólnoty nie przystąpiły kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, wiążące swoje nadzieje z zupełnie innym kierunkiem, z powrotem do Europy, z przystąpieniem do Unii Europejskiej, co jak państwo wiedzą w 2004 roku się udało.